Witam Was serdecznie, kochani. Czy wiecie, że alergia na kosmetyk jest zupełnie czymś innym niż reakcja nadwrażliwości na dany kosmetyk? Czy wiecie, że alergia, każda alergia, nigdy nie wychodzi po pierwszym kontakcie z alergenem? Alergia jest absolutnie rzeczą, którą można w cudzysłowie się także nabawić, tak? To znaczy, że po co najmniej pierwszym kontakcie z alergenem, dopiero wtedy, kiedy zostaje ten potencjalny alergen przedstawiony naszym limfocytom, następuje produkcja przeciwciał i dopiero wtedy przy drugim albo jeszcze kolejnej ekspozycji następuje reakcja alergiczna. Czym się reakcja alergiczna będzie nam obrazować? Tak? Skąd możemy wiedzieć, że mamy alergię? Alergia daje bardzo charakterystyczne, typowe objawy. Jeżeli nie mówimy oczywiście o jakichś takich skrajnych kwestiach typu wstrząs anafilaktyczny, to mówimy o reakcji silnego napuchnięcia, o reakcji swędzenia i to niekoniecznie w miejscu, gdzie dany kosmetyk był zastosowany, tak? To może być reakcja i to jest reakcja immunologiczna całego organizmu. Nadwrażliwość na kosmetyk zaś wychodzi niemalże natychmiast, w ciągu kilku minut od nałożenia preparatu na skórę. Skóra ma prawo się zaczerwienić, delikatnie ewentualnie opuchnąć, natomiast ten rumień znika w przeciągu kilku godzin od zmycia preparatu. Pokazuje nam to tylko i wyłącznie reakcję nadwrażliwości. Zatem nie martwcie się, jeżeli jakikolwiek kosmetyk spowoduje, że Wasza buzia się zaczerwieni, przepraszam, że zaczyna Was szczypać czy delikatnie piec. To może być także reakcja na intensywność preparatu, to może być także reakcja naturalna skóry, która się broni, bo ma zaburzony płaszcz hydrolipidowy. Zatem chciałabym, żebyście wiedzieli, że reakcja alergii, a reakcja nadwrażliwości to są absolutnie dwie różne kwestie, tak? Przy jednym mamy wytwarzanie się przeciwciał, przy drugim absolutnie nie, więc nie jest to nic groźnego.